Drugi kwartał jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. Przychody wzrosły o 18%. To, co najbardziej cieszy, jeżeli chodzi o nas jako spółkę, to rosnąca marża. Ona wzrosła o 1,6 punkta procentowego. Rosła w obu kanałach. Tak? W kanale stacjonarnym rosła o 2,2 punkta procentowego, osiągając prawie że rekordowy poziom 56%. W kanale e-commerce'owym urosła o 0,8 punkta procentowego do 43%, więc jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni. To, co nas bardzo mocno cieszy, to poprawa również w kosztach funkcjonowania sklepów. One rok do roku w przeliczeniu na metr kwadratowy spadły o 6%. To, myślę, ewenement, jeżeli chodzi o naszą branżę, w której szaleje inflacjonizacja kosztów wynagrodzeń. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało w tym zakresie się zrobić naszym służbom sprzedaży, tym optymalizacją, które były w ostatnim czasie, one przyniosły bardzo pozytywny efekt, w związku z tym to było możliwe. Wynik finansowy netto spółki wyniósł około 240 milionów złotych i było około 60% lepszy. Przychody, jak wspomniałem, rosły mniej więcej na poziomie 20%, akurat w kanale e-commerce'owym rosły prawie o 60%, więc tamta dynamika była znacznie wyższa. Ciężko nie być zadowolonym z inwestycji w e-obuwie. To jest grupa, która przede wszystkim cały czas ma całą masę pomysłów, projektów, jeżeli chodzi o innowacje, dalszy rozwój. Otwiera się z powodzeniem na nowych rynkach. Na tych rynkach, na których jest, rośnie z ogromną dynamiką. Na tych, na które wchodzi, również wchodzi z sukcesem. Więc no, e-obuwie to jest historia sukcesu. Tak? Podnoszone czasem gdzieś w różnych artykułach jest to, że tam koszty marketingu rosną nieco szybciej niż dynamika przychodów. Natomiast no, uznajemy, że to jest akurat specyfika spółki dynamicznie rosnącej i dla nas to jest akurat zjawisko akceptowalne.